Co teraz? No dawaj ten sexy kasa. Dobrze. Sexy kasa. Thank you.
Po prostu jej podejdzie i weźmie. No i jak masz ładnie podgłośnione, to bardzo dobrze. Śpiewają wszyscy. Bo i tak będzie musieli przebrać. Nawet jak śpiewają, jak tańczą, się bawią, no właśnie wszyscy. A ja się cieszę. A ja się Całe moje pytanie
lekcje w ogóle nawet z tego, co grałam. To jest bardzo fajne. Jak coś mówię na live'ach, to tak samo powtarzają tam różne fragmenty. No bo ja mam taki humor sytuacyjny i tak ja zawsze rozbawię towarzystwo. Niektórzy to w ogóle mi piszą, pani, jeżeli pani zrobi live'a, bo ja nie mam, bo jest mi smutno po prostu. A pani mi zawsze zrobi dzień, bo ja coś takiego głupiego albo fajnego powiem, albo coś mądrego, wiadomo. No nie głupie, no bo głupie to nie jest, nie? Ale no lubię, bardzo, bardzo lubię, jak coś pokażę, coś powiem, że gdzieś jestem, czy jakieś tam wiadomości, historia, bo jestem też pedagogiem, jeździłam dziećmi na kolonii, jeździłam o mój żonach czat na obozy, także no jestem wprawiona w tych takich pedagogicznych sprawach i no po prostu jestem fajna, równa baba, no więc lubią mnie po prostu. I chłopcy mnie lubią, i dziewczyny mnie lubią. I to właśnie takie 30-latki, 20-parolatki, 40-latki. I teraz słuchajcie, bardzo mnie lubi kolega, taki chłopak, 20 ileś tam lat ma, ale jego babcia dawno przepada. Żołnierzu nie tylko ta jedna. Oni po prostu lubią, bo ja docieram na pewien sposób. Czy to w taki sposób, czy przekonać, czy powiem coś miłego, czy powiem coś. Czy patriotycznego, lubią po prostu i bardzo, bardzo, no okazuje się, że kochają mnie i dziadkowie i rodzice, teraz tutaj też spotkałam chłopaka, który przyjął na wczasy i rodzice mnie wieźli nawet do Łodzi, też bardzo mnie lubią, lubią mnie właściwie całe rodziny, no to ja się bardzo cieszę z tego, to jest wielki sukces, taki mój sukces, że ta moja praca, to co ja tam mówię, co piszę, co muzyki, jakie słucham, uczę, czy tam mówię o jakichś wydarzeniach, czy o muzyce, czy o sporcie, czy o jakichś politycznych sprawach, czy liczą się do moich zdań. Ja się z tego bardzo cieszę, naprawdę. Bo mam dość duże doświadczenie w różnych dziedzinach, no i tak pochodzę z takiej rodziny, bo i malarskiej, i politycznej, i senatorskiej, i pedagogów, więc no mam tam jakieś swoje takie zasady. Nie jestem jestem katoliczką, ale nie zatwardziałą, tylko taką normalną i potrafię pewne rzeczy wytłumaczyć, daję jakiś tam przykład, to jest też rzeczywiście bardzo fajne, młodzież to bardzo lubi. No, uważam za autorytet, ja się bardzo z tego cieszę. No, mam swoje 63 lata, no, wiem, że nie wyglądam na tyle, ale mam. No i żyję tak samo jak wy właśnie, jeżdżę na rowerze, jem, ćwiczę, śpię, bawię się, pracuję, robię nagrania, robię TikToki, robię Instagram, prowadzę, puszczam muzykę, która jest warta oglądnięcia, czy w ogóle jest, nie znacie w ogóle. Teraz na przykład ten Gareth Gates, uwielbiam piosenkę, puszczałam ją teraz ostatnio, Garetha Gatesa. Bardzo fajna. Puszczę wam później, bo nie wiem, nie mamy tej, musimy ją znaleźć. Ta One in the Million też taka, no jest bardzo ładna. No jest dużo ładnych piosenek, które śpiewam dziś, jakieś zespoły takie naprawdę stare, dobrej rady, prawdy do dobrej daty i naprawdę świetne. I to jest prawdziwy rok, czy Bon Jovi, czy Aerosmith, czy no nie wiem, White Snake też bardzo lubię. No lubię wyrokową muzykę. Uwielbiam Ani Jurczowicz. Nie, Ani Jurczowicz, nie to, żeby ona sprzeczy. To znaczy Justyna Szczeczkowska trochę zyskała w moich, bo to teraz trochę chyba się wzięła do siebie, już tak bardzo nie sprzeczy, już nadal sprzeczy. W porównaniu do Dody na przykład, bo były teraz te ich jubileusze, no to ja 100 razy wolę Dodę naprawdę. Choć lubię tą Szczeczkowską, bo ona ma rzeczywiście szeroki wachlarz głosów, ale jest przede wszystkim muzykiem. Ona jest muzykiem, ona gra na skrzypcach, ona gra na instrumentach, także to jej trzeba oddać. Doda chyba tylko na pianinie gra, nie? Czy tam nawet na fortepianie. No, ale największym multi-instrumentalistą jest Elsa Mator. To jest w ogóle, jest wspaniały człowiek, to jest chyba największy muzyk, którego uwielbiam, bo na jego każdym koncercie i też w Warszawie, te, które odbywały się, Maxi-Kibowie są tak samo, uwielbiam. Blue uwielbiam, bo to są naprawdę głosy i to są bardzo lubię BTS, lubię tych Chińczyków, no uwielbiam, oni są cudowni, ale to są prawdziwe talenty, naprawdę. Wczoraj Madonna. No Madonna, no to pierwsza w ogóle na świecie.
pierwsza rokowa gwiazda i nadal jest potem trochę jej odpala. Ten łeb już stary, no bo ma te 63 lata tyle co ja, ale robi siebie mózgę zupełnie niepotrzebnie i straciła ten swój taki wigor fajny, taki luz, taką fajną, gdzie szła w tym dżinsu i śpiewała tam po tych chmurach, czy w ogóle, no kocham taką Madonnę właśnie, a nie taką, co dupę wystawia i szpilki pokazuje, to mi nie odpowiada w ogóle. Ono to jest matka, dzieciom ona nie powinna aż tak bardzo, ja rozumiem, że ona interesuje się młodymi czarnymi chłopakami, ale no już to trzeba pokazywać na Instagramie, mam wydaje. Owszem, ma dobrze zrobioną buzię, kiepską moim zdaniem zrobione włosy, bo się jej włosy tak nie podobają, z tymi rozstami przedłużane. Lubiłam ją bardziej właśnie w tych krótkich szyftach, albo w takich zdrowych, fajnie się wygląda. To jest dokumenta, ona ma nadal dobry głos, nadal śpiewa, nadal grają też punkty instrumentem, ona się gra na gitarkach. To piosenka. Lubi ją bardzo. Piosenka i przerwa. Tak, no dobra. Pani za jeszcze mam jedno pytanie. Zaraz, poprzemy. Nie, poczekaj. A pewno tych pigówek, zaraz są, bo to miało być czerwone przez pana, ten wyrobić zarezerwowane i czy to będzie kontynuowane. Ale co? No i pigówek. Kurtek pikowany. A kurtki pikowane, no to już dałam projekt tej dziewczyni i mi ją ukradłam. No to co ja mam teraz zrobić, co ją? Bo są tak zapewne. Ale pani miała własny wstęp tego. No miałam i być może będę, rozpoczynam dziewczyny, które projektują, mam tam taki płaszcz właśnie, kimono i będziemy robić pigówki kolorowe. Tak jak sobie wymarzyłam właśnie, będą pomarańczowe, różowe, białe, błękitne, nie wiem, właśnie rozmawiałam z dziewczynami i bez tej całej Larysy, która była moją koleżanką bardzo bliską, która jeszcze nic nie robiła, ja to spotkałam w Warszawie i poradziła mi, żeby zrobiła, bo ona jakieś takie robiła takie opilupki takie i zrobiła takie kurtki dłuższe właśnie i te kurtki zaczęły jej iść i później zaczęła z moich tych projektów ściągać nie poprzek, tylko materiał, tylko wzdłuż. I zaczęła, sobie zrobiła piękny płaszcz, nic tego nie zrobiła. No, okazała się świnią po prostu. No, ale za to teraz sobie przyjmą rezolucję. To nie idzie. No, nie idzie, gdzie tak się tak daje, że nie idzie. A tutaj spotkałam taką dziewczynę z Warszawy i Dybla Strzełma. Szyje piękne, nie wiem, czy widzieliście mój taki szlafrok, ale takie kimono kolorowe, takie Balenciaga, bo ja wypuszczałam na Instagramie to. I one mi to właśnie uszyły. I niebieskie. Spójrz na oczy me. No spójrz, prawdę powiedzą. Ja się zgadniesz nie. Tak jak będziemy. Co? Przeżyłem po całym ludzie. Za to zabierz mnie. Ale nie.
bibelowe. Ja mam zamówienie. Wszystko to, co mam. No, wszystko.
tylko jedna. Koniec. Bardzo dziękuję. Pani Lista będzie kisał z pokazji, bo lepiej do 50 lecia. Nie ma problemu. Dla pani wszystko. Co to jest? Do góry już mam. Hey!
Yeah.
karaoke do życiu masz. Nie bijaj się ten. Yeah.
Udało mi się, że się udało. Udało mi się.
powiem, że w tej chwili bardzo dużym fakiem tutaj miałam naprawdę wspaniałe spotkanie, ale no coś nie wiem, chyba że też to jest to dla Europy, bo wyjechałam i ja może nie to. A szkoda, bo naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Śpiewamy sobie, bardzo my się rozmawiamy, mówimy sobie różne rzeczy i takie życiowo opowiadamy, historyjki. Wszyscy są zadowoleni, tak myślę. Jeszcze jedną, dwie piosenki, no i będziemy... Chcę przy Tobie umierać.
spróbuj. A później spróbuj z moich i już. A my jeszcze mamy jedną. No już no, 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 no. Co nie? Co nie? Co nie? Yeah.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze.